emocji. Jedziemy począć, czy jak zwykle? Dużo jest. Czy jak zwykle będzie ostre? Będzie siłownia. Czy będzie... Tak, na siłownię? Planujesz iść? Można się przejść, oczywiście. Ja to wziąłem sobie rekreacyjnie. Ja to sobie wziąłem, ja to sobie wziąłem te leginsy sobie wziąłem do biegania, nie? Leginsy. No. Można gdzieś tam powiedzieć sobie. Jakieś sobie wziąłem, no to koszulkę jakąś. Ciekawe jak tam te. Bierz, nie, ciekawe jak będzie wyglądało. Ciekawe jak tam będzie wyglądały te sprawy. Jeżeli chodzi tam o hoteli, jedzonko. No, no tak, no. Pokój, nie? Że, myślę, że czy nie będą łóżka 500 metrów obok siebie ta dostawka? Nie, no będzie dosyć dobry. No. No, najbardziej obawiam się tej pogody, no. Znaczy no, ale będzie słonecznie. No, 20 stopni to i tak jest lepiej. No. Ja pamiętam jak było 20 stopni przecież. U nas w Warszawie jeszcze teraz w październiku, no to przecież fajnie się chodziło w koszuli, można było elegancko, wiesz, nawet grzało. No tak, no, no właśnie. No. Najgorsze teraz ten lot będzie. Prześlipieć jakoś, no. Ja sobie wziąłem te opaski, opaskę nawet. Tu no, czekaj. Taką jak z 50 twarzy Greya. Czekaj. O, pyk. I nie mam. No na nas, będziemy od 6 już rano wylatywać, więc co? Teoretycznie nie tak. Znaczy na nos, no chodzi, że do spania, no po prostu. W sumie nawet ją wyjmę teraz. A co tam będzie ten, widno? Co? Będzie tak jak tutaj w Żywce, ta. No przecież jak lecieliśmy teraz do Turcji, to przecież... A to chodzi w samolocie. Tak, w samolocie. Wiesz, światło przy stałym rozłączone i coś tam, pyszna wódeczka za 40 zł, nie? No tak. I też sobie tego ściągnąłem jakieś, wiesz, podcasty, no. Słuchaweczki na uszy i idę w kimę. No dobra, no to. Piotruś, schowałem. Pożegnaj tutaj wszystkich ludzi, się widzimy. Pożegnamy się. Widzimy się gdzie? W tym pierwszym bato streamku, tak. Bez donajcików. Gdzie się widzimy? Widzimy się na lotnisku, czy widzimy się już w Turcji? No, zobaczymy, no jak tam dadzą wyjąć kamerkę, no to... No wyjmiemy coś, nagramy jakiegoś tego, solistę. Co tam, Piotrek, szukasz? No widoczek taki. Niczego sobie. Tak. No chociaż nie jest tak. Jakoś zooma może. No, zooma nie mam tutaj, bo to jest stał ogniskowy, nie? Obiektyw. No taka temperaturka w miarę okej, no. Gdzie gryfiasz idziemy? Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Side. Jest godzina, która jest godzina? Jakoś po 11. Po 11 jedziemy sobie do centrum na plażę. Idziemy zobaczyć jak centrum wygląda w Side. Czy jest to może już teraz opuszczona wioska, czy może jednak coś tam się dzieje, także... No ale tutaj cały czas sklepy działają. Już tu film mi pokaż. 5 euro w parku. Tu można kupić sobie. Z drugiej strony też mamy taki pasaż handlowy. Idziemy do przystanku. Jest pełno hoteli. Widzimy się w centrum. Zbliżamy się właśnie do przystanku. No, za chwilę wyruszamy w dalszą podróż, zobaczymy jak to wygląda w szerszej okazałości.
Bartek, dużo osób mówi, że w grudniu do Turcji się nie opłaca jeździć. Co ty o tym myślisz? Mi się wydaje, że zawsze się opłaca przyjechać do Turcji, bo nawet jak super ciepło nie jest, to ten okres taki chłodniejszy można sobie spędzić na właśnie takie zwiedzanie dokładniejsze tych wszystkich zabytków w Turcji. Ale jak super ciepło nie jest teraz? Mamy który? 2 grudnia, my jesteśmy w krótkim rękawku. No jest 20 stopni. Ale to nie są te upały 40-stopniowe, że człowiekowi się nie chce wychodzić tak naprawdę z plaży. No ale jest cieplutko. Jest ciepło. Jak na grudzień. To prawda, jest bardzo ciepło, dziwo. Więc tak naprawdę w każdej porze roku można tu przyjechać i pożyczyć trochę tego słońca. No tak, jak ocenisz swoje wrażenia z pobytu nad morzem wczorajszym, bo trochę się dość, zaskoczyłeś się dość, nie? No tak, bardzo się zaskoczyłem, no woda była cieplutka. Była taka lecz ugotowana, można powiedzieć. Jak na tą wczorajszą pogodę, to jest zaskakująco ciepłe. No, czyli co, wchodzimy do morza? Na pewno, obowiązkowo. No. Musimy sobie popływać. Trochę ciekawe, nie? Zażyć trochę. Później, ale będziemy pływali. Okay. No. W Turcji kąpieli, nie ma zbytnio bardzo przejścia dla pieszych, więc musimy jak kombinować. Wchodzimy na teren bardziej zabytkowy. Grynu widzi swojego pierwszego kota w życiu. Amfiteatr. Ciekawe czy nie ciekawe miejsce? No bardzo ciekawe, no. Względy czasów starożytnych, no to odbywały się fascynujące przedstawienia artystyczne. No przyda się grubo historii, to my jako taką nie znamy tutaj, ale bardzo ciekawe ze strony takiej samej architektury tego miejsca. Widać, że ładnie zachowane, tak jak Turcy dbają o to, żeby to się nie zrujnowało do końca, tak się nie zrujnowało, nie. I zamieniło się w jeszcze gorszą ruinę. O, tak nie konserwują roz... tak. Czyli ogólna ocena? Ocena bardzo fajna, bardzo ciekawa. 5 na 10. Nie, no tak troszkę wie, no takie... I cyk, i nagrywamy sobie. Weź tam powiedz jakieś te parę słów o tym pięknym miejscu. Jeszcze weszliśmy do tego pięknego miejsca za 36 lira. Pagaj tutaj cały ten. Czekaj, bo tu nie stabilizuje mi za dobrze. Amfiteatr. No. Z wyglądu wygląda na grecki. No tak, pewnie tak. Turcy o niego dbają, tutaj widać. Oj, coś nie widzę za bardzo coś. Kamera mam. No to. Mówią, że kiedyś tutaj. Mówią, że tutaj kiedyś był wystawiany Patryk Wega. No. Jego piękne dzieła. Po prostu. Ciekawe, no widać, że świetną robotę robią te trybuny, jeśli chodzi o akustykę tego miejsca. Słyszycie to? Łukasz Piszczek! Miejsce bardzo przyjemne, aczkolwiek mi się wydaje trochę, że jeżeli chodzi o okres poza sezonem, no to cena no troszeczkę za duża. Stanowczo za duża. Powinno być o wiele taniej, bo jest za darmo powinni wpuszczać przecież. No, za darmo, bez przesady. Tak, no, Piotruś Gryn. Piotrek obczaja całą okolicę, szuka klubów cały czas. Kwestia też jest samego jakby wielkości tego obiektu, no bo on nie jest zbyt duży. Tutaj zwiedzamy sam amfiteatr, który jest na pewno bardzo urokliwym miejscem, aczkolwiek. Na pewno Giorgios Tsoukalos miałby co, że tak powiem, eksplorować. Aczkolwiek, no bez przesady, halo.
Na gadach zawsze. Już otóż. Rozrządzeny. A teraz nie jest mańdzie? Kubeczek pysznego soku z granatu. Świeżo wyciskanego. Bo nie było dziennika jakiegoś daily, nie? No i co się wydarzyło? Wstaliśmy rano, tradycyjnie. Śniadanko. Co po śniadanku? Śniadanku, tak sobie myśleliśmy. Aby tutaj począć się, ale skończyło się na p***aniu się. No cóż. No ale wiesz, no, ale wykąpaliśmy się. Wykąpaliśmy dzisiaj w morzu. Basenie. No. Nie wszyscy, no ale 2/3 większością. No i co już, no. Po tym co? Zwiedzonko. Centrum Sile. No ale jakoś jest mało ludności. Mało ludności, mało w ogóle aktywności jakiejkolwiek wieczorowej, także. No jest klubik przecież tutaj na dole. Już się skończyła ta impreza. Co z tym klubi? Banki z ZSRL. Cóż, żarty ZSRL, pan Wędliniarz. Paru innych takich jegomości specyficznych. Cóż, Candy Girls za 50. Candy Girls, taki na różowo ubrana. Nie bij oczu jednych w bucikach. Cóż. No ale jutro chyba skończymy na te wodospady, nie? Oh yeah. No, wodospady, czy nie. To trzeba rano wstać wcześniej. Stoniemy. No właśnie. Pojedziemy. Przynajmniej w teorii. No, żeby to się nie skończyło na op***aniu. Dokładnie. No, to pożegnaj. Także pożegnam widzów. Dobrej nocy, do następnego połączenia. Elo.
lody, 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 lody. Super. Super. Bye bye. Lody. You my friend? Yes. Strona śmietanka B. Lody, 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 lody. Only vanilla. Only vanilla. Only vanilla. Lodi, lodi, lodi. Co dar dobra, uciek. Co się to Piotrze, jak dzisiaj zaczęliśmy dzień? Co zjadł się? Co dziś było na śniadanie, co... Koncyletami. Zjadliśmy sobie przed 10:00. Na spokojnie. Załapaliśmy się, to prawda, już na tobie drugie śniadanie, na te late breakfast, no ale... Co? Stościki, jajeczniczka, milorki. Czekofini spoko? Sałateczka. Było spoko czekofini? O, aj tam. No i po spoko pogoda. No i po małej drzemce. Po małej drzemce. Skoczyliśmy. Ja tam nie drzemałem, wie pan. Panie prowadzący. No. Sen jest dla słabych, no tak, zapomniałem. Gryn jest Ironmanem. No te godzinki nabija sobie snu cały czas. Jest bardzo dobry. Godzinki nabija, no właśnie. Trzeba odespać. I udaliśmy się gdzie? No jesteśmy sobie w gacie. Pan rzeką ma na przykład przyjemnie. Rzeka jest dosyć przejrzysta, prawie jak morze. No, praktycznie no. Nie widać tu jakichś tam drobnoustroj. No może niewielkie. Może pokażę, że widzą tam troszkę. W żółtych kaloszach łamie prawo. Łamie miejscowe prawo. Odnoszące się do połowu ryb, no ale generalnie no widać, no nic to odbywają. Bardzo mają podnieść do nas to było. Korzystałeś tutaj... Ja wiem, dostał okularki nowe. No, dzisiaj dość ciekawy dzień, bo odkryliśmy beach bar, tak? No, w sumie tak, no, można było tu jeszcze wybrać jakieś obiady. Piękna sprawa, bo tak naprawdę jest taka symbioza pomiędzy śniadaniem a tym jakby lunchem takim beach barowym, bo tutaj spokojnie można być na plaży i sobie skosztować jedzonka, piwka. No, wszystko jest pod ręką, tak? Do wyboru, do koloru. Czyli można wziąć. A do tego morze jeszcze, no gdzie fajnie można się zresetować, jak to mówiąc kolokwialnie. Mały resecik. Słoneczko dzisiaj dawało, no. Do tej pory daje, no, dosyć mocno. Tak... No właśnie, opowiedz o tych ramionkach. Troszkę się tam przypiekło delikatnie. Brzuszek, ramionka, nóżki. Dlatego w tym? No, dlatego w Travolcie siedzisz teraz? Wam, że Panthenol może być... Apotekę? Może być potrzebny na wieczór. Apotekę. Będziemy musieli skoczyć jeszcze. Proszę
Grynu się klepie i nie może wybrać od mych butów. Ma problem z tym, strasznie. Grynu, czego szukasz dokładnie? Czerwony body Christa. Tak się w sumie zastanawiam. Rynów, czym jest największy problem na tym bazarze? Czym jest największy problem? Problem polega jednak. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Duży wybór, no, bardzo szeroki asortyment i człowiek po prostu troszkę nie wyrabia do końca, żeby to ogarnąć. Tak się w sumie zastanawiam. Samo podsumowanie dnia. Byliśmy dzisiaj na zakupach na bazarze centrum Kajakoi. No na bazarze byliśmy, sporo straganów, centrum handlowych, ogólnie wielki bazar. Grymu sobie kupił trochę rzeczy. Grymu, zaprezentuj swoją bluzę. Nieduże pieniądze. I oczywiście tutaj jest spora ilość odzieży, którą zakupiliśmy. Bardzo. Pokaż od przodu bluzę. Korzystnych cenach. Bardzo wartościowe rzeczy. O! Mięsień bębnowy tak zwany. Dobra, mogę wypuścić powietrze. No i tak, no, wydaliśmy sporo pieniędzy jak zawsze, no, co tu mówić. No, przynajmniej tym się zadowoliliśmy trochę. Jutro wracamy już. Na lotnisku Chopina będziemy gdzieś po godzinie 13. Do zobaczenia w Warszawie.